stadion IKS Katowice. Bardzo chętnie wracam do domu. Dom rodziny. Na pewno dom rodziny. Mieszkam teraz z dziewczyną, ale jak zawsze mam czas, to chętnie wracam do rodziców, do domu. Jak to się mówi, w domu jest najlepiej. Dom rodzinny, na pewno w miarę możliwości staram się często rodziców odwiedzać taką. Piłki nożnej. No nie będę oryginalny bez piłki nożnej. Bez włoskiej kuchni. Bez piłki nożnej. Bez żony. Kłamstwa obudy. Przegrywać. Nienawidzę kłamstwa. Chamstwa. No to przede wszystkim chamstwa i nietolerancji. No, nienawidzę sytuacji takich jak przegrane mecze, w których gdzieś tam można było się pokusić o lepszy rezultat. Piłkarze grający na zawodzie. Wizja sukcesu. Iker Casillas. Wszystko dookoła. Codzienna praca na treningu. Spędzam czas ze znajomymi, bądź gram w gry. Spędzam ją z dziewczyną. Jadę w góry. Staram się odpoczywać między treningami. Również też coś robię w wolnych chwilach z dziewczyną, bo jak wiadomo, tego czasu jest mało. Każdą chwilę chcę tak wypełnić. Staram się wypoczywać. Zawsze chciałem zostać zawodnikiem. Piłkarzem. 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 W jakieś egzotyczne kraje typu Dominikana, Tajlandia, coś takiego. W Alpy. Do Tajlandii. Na wakacje. Na wakacje, ale to pewnie dopiero za rok. Siła. Chciałbym umieć latać. Latanie. Nie widziałem już. Nie będzie siła. Polskie komedie, te starsze, typu Killerów. Zielona Mina. Szeregowiec Ryan. 7. Nie mam swojego ulubionego filmu. Awansować z Gieksą do Ekstraklasy. Zagrać w reprezentacji Polski. Na tą chwilę zagrać w Ekstraklasie. Zagrać w Barcelonie, ale to jest marzenie odległość. Niech będzie awans z Gieksą do Ekstraklasy. Leo Messi. Giorgio Chiellini. Myślę, że Iker Casillas. Zinedine Zidane. Nie ma takiej osoby. Jaką drogę przeszedł, żeby być w tym miejscu, w którym jest? Że nauczyłbym mnie grać w piłkę. Jak osiągnąć sukces? Gdzie się nauczył takiej techniki? Czuję adrenalinę. Pragnę zwyciężać. Nie myślę o niczym. Staram się nie stresować się, jak chodzę na boisko. Tylko dać się wszystko 100%. Staram się koncentrować na swoich zadaniach. Odpoczynek w łóżku. Dobry film. Dobra muzyka. Drzemka. Piłkę. Swoją partnerkę. No, co by się stało na bezludnej wyspie, nie wiem. Scyzoryk. Moją dziewczynę. Żony, telefon komórkowy i dużo wody. Muzyki house. Hip-hopu. Rocka. Wszystkiego, co mi wpadnie w ucho, tak bym to powiedział. Muzyki. Różne. Chciałbym pracować tutaj w Gieksie, obojętnie na jakim stanowisku. Nawet mógłbym być specjalistą od murawek. Nie myślę. Chciałbym zostać trenerem. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, ale trenerka. To chyba to będę chciał się zająć po treningu. Na pewno zostanę w sporcie.
tak jak powiedziałem, jeszcze, że ludzie kłamstwo w Buda. No ja jestem generalnie spokojny, raczej się nie denerwuję. Denerwuje mnie, że przegrywamy. Niektóre sytuacje na boisku. Kolejki w piekarni, tak. Dania włoskie, wszystkiego rodzaju makarony. Kurczak z ryżem. Chyba spaghetti. Carbonara. Ryba. Na Wembley. Old Trafford. Może coś z realnych, to bardziej Pepsi Arena. Narodowy. Old Trafford. Leżeć spokojnie i popijać gdzieś pod palmami jakieś drineczki. Mieć spokojną głowę. Mieć dużo spokoju. Nie zastanawiałem się jeszcze nad tym. Wieść dostatnie życie. Złego sędziowania krzywdzących nas decyzji. Wszystko lubię na boisku. Nie spięcia i jakieś ciekawe potyczki. Nie mam rzeczy, których nie lubię na boisku. Kiedy sędzia przeszkadza? Też takiego chamstwa boiskowego i zabieraniu czasu przez przeciwników. Złego sędziowania. Tutaj jest mi dobrze. W Nicei. Chciałbym zamieszkać w jakimś cichym, spokojnym miejscu. Tam, gdzie mieszkam. W Krakowie. Żałuję, że w wieku dziecięcym, młodzieńczym nie przykładałem może tak wagi do piłki nożnej jak teraz. Przez to popełniłem kilka błędów. Niczego do tej pory nie żałuję. Niczego nie żałuję. Niektórych decyzji, które podjąłem w swoim życiu, ale nie ma co do tego wracać. Że nie wszystko układa się po naszej myśli. Myślę, że zapisy wideo bym wprowadził. Prowadziłbym to, co w tenisie, czyli że trener mógł mieć dwa challenge w trakcie meczu. Pomyłki sędziów. Nic bym nie zmienił. Liczbę zmian? Mój najlepszy mecz. Myślę, że bramka strzelona na Tychach. Jeszcze nie, się nie odbył. Jeszcze przede mną. Dobra, Zagłębie lubi. Mam nadzieję, że przede mną. Jeszcze przede mną. Szczerość. 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 Szczerość to przede wszystkim. Szczerość. Siatkówka, tenis. Gimnastyka. Bardzo lubię siatkówkę. Siatkówka, okej. Tenis. Trudne pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiam. Nie wiem, na pewno chciałbym coś robić w sporcie. Wojskowy. Nauczyciel wychowania fizycznego. Menadżer. Kibice nas wysyłają do kopalni, to pewnie na kopalni. Może bym gdzieś czymś się zajął. Porsche Panamera. Ford Focus. Wydaje mi się, że taki posiadam jako na strach. Starczy. Audi A3. Mam taki.